Choć wielka woda to już historia, to ludzka tragedia w tym wypadku na szczęście nie utonęła w odmętach powszechnej niepamięci. Szlachetna paczka w Sosnowcu znów w akcji. Już jutro wolontariusze wystartują z kolejną zbiórką dla powodzian z Kłodzka. Okazuje się, że to akcja, której poszkodowani potrzebują bardziej niż może nam się to wydawać. Szczegóły Aleksander Kral. Sytuacja w Kłodzku nadal jest tragiczna. Miasto może i jest już posprzątane, ale wciąż nie panują tam warunki nadające się do życia. Gołe mury, pleśń, braki w podstawowych rzeczach jak pościel i coraz zimniejsze noce to problemy, które już teraz dotykają ofiar powodzi. Wciąż brakuje rąk do pracy, a niektóre budynki mogą zostać wyburzone. Stąd kolejna akcja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Wiele rzeczy takich jak pościel, kołdry, poduszki, jak najbardziej teraz tego właśnie ludzie potrzebują, ponieważ idzie zimno, zbliża się okres zimowy, więc tych rzeczy bardzo, bardzo wiele osób jeszcze nie ma w swoich mieszkaniach, w swoich domach. No to tak mniej więcej mogę powiedzieć, że na materiały budowlane jest zapisanych ponad 130 osób. Na kołdry, pościele praktycznie już jest ponad 200 osób wpisanych. Ostatnia akcja Szlachetnej Paczki pozwoliła wyposażyć poszkodowanych w podstawowe sprzęty AGD. Teraz wolontariusze zachęcają do udziału w akcji pościel. Te dary, co chcemy zebrać tutaj w Sosnowcu od 22 do 6, chcemy później przekazać, chcemy wesprzeć bardzo dużo osób, które w czwartek widzieliśmy. Oni mówili do nas, nie zostawiajcie nas, pamiętajcie o nas. Wesprzeć akcję może każdy, dostarczając potrzebne rzeczy do wyznaczonych punktów lub zamawiając je do wskazanych przez wolontariuszy paczkomatów, a następnie wysyłając SMS z kodem QR. Zbieramy poduszki, pościel, ciepłe koce, ręczniki, suszarki na pranie, czajniki bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe. Te rzeczy powinny być nowe, oryginalnie zapakowane. Można to składać u nas w naszych miejscach docelowych, które zostaną podane jutro razem z całą akcją, jak również można bezpośrednio wysyłać do Centrum Kryzysowego w Kłodzku. Rodziny, które otrzymają pomoc, wciąż można zgłaszać, wypełniając odpowiedni formularz na stronie. Co ważne, rodzina nie może zgłosić się sama. Więcej informacji można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki.